to znowu nam przysypało śniegu. Dzisiaj jest piątek, 29 stycznia 2021 roku. Ja jadę autem, ale widzicie, że jest śnieg na drodze. No ale tego śniegu w górach jest zdecydowanie więcej, w granicach nawet 2 metrów. A godomy to w kontekście tego, że wczoraj, w czwartek 28 stycznia 2021 ogłoszono kolejną decyzję w sprawie funkcjonowania stoków narciarskich. No i ta decyzja jest niestety bardzo zła dla nas wszystkich. To oznacza przedłużenie zamknięcia stoków do 14 lutego 2021. Zupełnie niezrozumiała do mnie decyzja. W ogóle cała ta sprawa z zamknięciem stoków jest kompletnie dla mnie niezrozumiała. Historia jest taka, że w momencie, kiedy wprowadzili tą całą narodową kwarantannę, czyli 27 grudnia 2020, wtedy powiedzieli, że to wszystko będzie obowiązywało łącznie z zamknięciem stoków do 17 stycznia 2021. Ale kilka dni wcześniej, przed tym 17, towarzystwo uznało, że przedłużamy sprawę. I wtedy w Wiśle na placu Hoffa odbyła się konferencja prasowa tych przedstawicieli stoków i bodajże 2 burmistrzów, burmistrz Szczyrku był i burmistrz Wisły, którzy powiedzieli, że zamknięcie stoków to jest po prostu narciarstwo, katastrofa do tych miejscowości, jak i również do samych właścicieli tych wyciągów. I tu się zgadzam, bo to jest katastrofa. Jeżeli jest stok, który generuje blisko 70% dochodów w okresie zimowym, 30% w okresie letnim, i w momencie, kiedy ten okres zimowy kompletnie nie funkcjonuje, no to jak mają zarobić? No, przecież to są ludzkie dramaty już w tym momencie. No ale ci panowie, co se tam siedzą, panowie i panie, co se tam siedzą na tych cieplutkich stołeczkach w Warszawie, oni tego nie rozumieją, bo oni mają robotę pewną, do wyborów, pewną robotę. Jeszcze tak porąbanego sezonu narciarskiego jak ten obecny, 2020/21, jeszcze żech nie miał po prostu. To było w ogóle nie do pomyślenia, żeby stacje narciarskie były nieczynne w sytuacji, kiedy jest mnóstwo śniega w górach. Kiedy decydują o to nie o tym nie warunki pogodowe, a zwykło, bym powiedział, ludzko głupota, bo inaczej tego określić nie można. Rząd zamyka stacje narciarskie, nie mając żadnych podstaw do tego, tak de facto, bo nie było żadnych informacji na temat tego, żeby dochodziło do zakażeń na terenie stoków narciarskich. Kompletnie tego nie rozumiem. Tym bardziej też nie rozumiem, w jakim stopniu można otwierać galerie handlowe, gdzie ilość ludzi jest zdecydowanie większa. Dodatkowym atutem jest to, że trudno to uznać za atut, jest to, że galeria handlowe to są zamknięte przestrzenie, a na stoku to jest otwarta przestrzeń. Ludzie są na zewnątrz, więc ten dystans społeczny jest dużo lepiej zachować, nie? Aniżeli w galerii handlowej. Tak mówiąc też, że rząd otworzył, właściwie nie zamknął hipermarketów, gdzie ludzi też jest dużo więcej na stoku. Co do jeszcze tych galerii handlowych, a stoków, pamiętajcie o tym, że
Stok funkcjonuje w zasadzie od grudnia do końca marca, a galeria handlowo funkcjonuje cały rok. Więc gdzie ten stok ma odrobić straty? No mamy już koniec stycznia i co, jeżeli by otwarli tego 14 lutego te stoki, no to to jest ile? Miesiąc, półtorej miesiąca sezonu? No jak to mają odrobić? No nie odrobią tego i nie ma szans. No. Rząd im tam obiecuje jakąś tam jałmużnę, ale to jest nic, to jest po prostu śmiech na sali. Także no takie jest moje zdanie na temat tej całej porąbanej sytuacji, którą zafundowali no niestety rządzący, bo to oni są tego wszystkiego winni, nie żaden koronawirus. Bo jeżeli jest taka sytuacja jak w krajach alpejskich, w Austrii czy Szwajcarii, stoki narciarskie funkcjonują, co prawda w Austrii tylko dla Austriaków, czyli dla swoich obywateli, a w Szwajcarii można jeździć ile się da, no to coś tu jest nie tak. W Polsce obowiązuje nadal kwarantanna narodowa, którą rząd ogłosił właśnie od 28 grudnia 2020. No i porównując to do tej konferencji z 21 listopada 2020, trzeba powiedzieć, że tam był przedstawiony taki wykres, w tej chwili go widzicie na ekranach. Tam był przedstawiony ten wykres, gdzie wyraźnie widać, jak ma funkcjonować ten powrót do stref, jak to ma wszystko działać. No mamy średnią zachorowalność chyba 5000, jak już tak to powiedzieli. Zobaczcie, jak nas zrobili w balona. Myślą, że ludzie to zapomnieli i w ogóle nikt o tym nie będzie pamiętał. No niestety. Są tacy, co pamiętają. Myślę, że też o tych wszystkich poczynaniach będą pamiętać przy urnie wyborczej, bo trzeba będzie ich rozliczyć z tego niestety. No stek bzdur po prostu i tyle. Nasuwają się człowiekowi słowa powszechnie uważane za wulgarne, ale nie będę tutaj takich słów używać, bo nie ma to po prostu najmniejszego sensu. Że no niestety dożyliśmy takich głupkowatych czasów, kiedy to panowie i panie w Warszawie decydują o naszych stokach narciarskich. Siedzą się tam na ciepłych stołeczkach i rozkazują, żeby zamknąć i w ogóle nie ma dyskusji. Tylko nie zdają sobie z tego sprawy, że ludzie przez to mogą stracić roboty, mogą stracić dochody, byle oni tylko co siedzą, jedzą, rząd się są wyżywi, tak. I mają to wszystko gdzieś, tak naprawdę. Takie jest moje zdanie. Kontrowersyjne, ale to jest moje zdanie na temat tych zamkniętych stoków. Czy ja wrócę na narty? Tak, wrócę na narty. Jest plan powrotu na narty do gór, niezależnie od tego, czy będą te stoki zamknięte, czy nie. Mam nadzieję, że już najbliższy weekend się sprawa rozwiąże i uda się mi zdobyć skitury. Tak, skitury. Wiem, że to jest bardzo drogie, ale to jest inwestycja na lata, która się mi przyda. Już próbowałem chodzić w takich nartach, co prawda zwykłych, zjazdowych, ale myślę, że wszystko jest na dobrej drodze, żeby te skitury mieć, bo niby Wisła mówi, że się otworzy niezależnie od tych obostrzeń, ale oni już tak dawno mówią i nic z tego nie ma. Szkoda. No ale myślę, że warto spróbować czegoś nowego na nartach.
i żeby to jakoś funkcjonowało fajnie. No ale myślę, że każdego nadciąża ta sytuacja w nerwio i nie ma się co dziwić, nie? Bo najbardziej wnerwieni są właściciele wyciągów narciarskich i tej całej turystycznej infrastruktury, bo im po prostu bankructwo grozi. Wszystko pójdzie dobrze, się da zreperować. Będziemy za rowy, kopać, a drudzy będą zakopać, będziemy zadowoleni. Będziemy, bo wtedy my jako ludzie mniejsze chcieliby się, emerytury, mniejsze oczekiwania. To jest trudne, to będzie to za 10 do 20 lat, to dwoje. Witam ponownie. Wiecie, jest taka sprawa. Właśnie wracam z Bielska. Jak widzicie, śnieg sypie niesamowicie. Dosłownie burza śnieżna przechodzi. I sytuacja jest taka, że z racji tego, że te stoki są nadal zawrzyte i legalnie jeździć za bardzo nie można, myślę, że każdy szuka rozwiązań, jakich się tylko do. I właśnie wracam z nartami skiturowymi w aucie. Postanowiłem już, że jeżeli przedłużą ten termin zamknięcia stoków, to już nie będę czekać, bo mnie po prostu już szlak trafił. Brzmi to trochę dziwnie, ale myślę, że wszyscy narciarze, tacy prawdziwi narciarze, to zrozumieją. No bo ileż można czekać do cholery, nie? Aż rząd łaskawie nam otworzy stoki. I co do tych skiturów, no to postanowiłem, że nie będę kupować nart nowych. Dlaczego? Dlatego, że no, to jest mój debiut narciarski i wolę po prostu wziąć jakieś używki, stare narty, żeby po prostu no poznać, jak to jest, nie? No myślę, że zrozumiecie, o co chodzi. Po prostu no trzeba to sprawdzić, spróbować. A po co wydawać 3000 czy ileś tam na nowe narty skiturowe, bo to jest niestety bardzo drogi sprzęt nowy. A potem z tego zrezygnować, no to trochę bez sensu, nie? Wywalać tyle kasy. Więc postanowiłem pojeździć trochę po komisach i spróbować, poszukać. No i nie było łatwo, ale w końcu na ulicy Karpackiej w Bielsku się udało. Bardzo fajni goście, tacy pozytywnie zakręceni. I widać, że podeszli do tego profesjonalnie. Te narty są wyserwisowane, oczywiście szczewiki też mam, nie? Czyli buty narciarskie, wszystko dopasowali. Zobaczymy, jak to wszystko będzie funkcjonowało w realiach. No i jak ja będę przede wszystkim w tych realiach funkcjonował. Ale no niecały 1000 zł to wyszło, więc myślę, że no tego sezonu już zostało raptem 2 miesiące, luty i marzec, bo styczeń to już praktycznie odpadł całkowicie. I tak dość długo, że czekał, żeby po prostu te skitury mieć. Ale tak jak żeby powiedział, była decyzja taka, że jeżeli zaś przedłużą te zamknięcie stoków, no to ileż można czekać, nie? A jeździć się chce. Na rowery oczywiście no w takich warunkach jeździć nie będę, jak jest śnieg na drodze, lód i sól, bo to jest właśnie główny wróg, że tak powiem, roweru na warunki zimowe. Po tym czyszczenie tego wszystkiego, tego napędu z tej soli, no to nie jest zbyt fajną rzecz, nie? Trochę to tam zeszło, prawie godzinę tam siedział, ale myślę, że warto, więc no zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Ktoś powie, no lepiej spróbować na nartach z wypożyczalni,
No, tylko że te wypożyczalnie nie funkcjonują. No. Na szczęście serwisy narciarskie funkcjonują. No, przez głupotę rządu mam skitury, foki i te różne rzeczy. No bo... No ileż można, no. Nie samym rowerem człowiek żyje. Ja wiem, że rowerowo-narciarski świat, ale no doprawdy pozdrawiam też tam jednego gościa, który się chce ze mną spiknąć na wspólnego rajza. Tutaj jest taka sytuacja, że ja w zimie żadnych wspólnych rajzów jakichś takich nie urządzą. Jeśli chodzi o takie typowo rowerowe sprawy, no to dopiero na wiosnę. Dopiero na wiosnę, dlatego że moje rowerowe plany są w tej chwili, no to jest jedna wielka niewiadomo, tak samo jak i narty. Ale no to wszystko dzięki naszym wspaniałomyślnym rządzącym, którzy zafundowali nam taki porąbany sezon narciarski, jakże nic dogodał, sezon narciarski najgorszy w historii. Mamy nadzieję, że te skitury odmienią tą niechlubną kartę i będzie lepiej. Szkoda mi tych właścicieli wyciągów, bo oni na tym cierpią najwięcej. Jak widzicie, śnieg sypie, może tego nie widać, bo już jest zima, ale droga jest bioło, wali śniegiem fest, a śniegu w górach jest mnóstwo, jest prawie 2 metry, a wyciągi nie chodzą. No to hello, coś nie tak, nie? Jak to się goda. Także mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i w ten weekend już te skitury będą. No nie warto od razu kupować nówki, bo sprzęt jest kolosalnie drogi. Wiązania, narty, buty to są tysiące złotych, to jest 4-5 tysięcy złotych, tak mi facet powiedział w sklepie. No i trochę, że tak powiem, sprowadziło mnie to na ziemię, bo nie wiem, czy się mi to będzie podobało jeszcze, ale myślę, że tak. A poza tym to nie jest też sprzęt na jeden sezon. Zresztą nie kupuje się sprzętu na jeden sezon, kupuje się sprzęt na kilka sezonów. Nie? Zresztą ja już 17 lat jeżdżę na nartach zjazdowych, na carvingach i efekt jest taki, że zmienią tylko narty, nie? Nie zmienią butów, nie zmienią ubrania, no chyba, że się rozwali, a zmienią tylko narty. Kiki mam nawet te same. Ja z który będę mieć też te same, tylko że no, tamta zatyczka musi być większa, nie? Ale damy radę. Pożyjemy, zobaczymy jak to będzie, także trzymajcie kciuki, będą relacje z tego, także myślę, że będzie dobrze.